Nie gadajcie, że to vlogmas dzień pierwszy! Czy oglądam film się też nad samego rana w łóżku? Tak! Życie jest piękne. Zobaczcie, moi drodzy, minęły 2 lata, mam Spotify Premium, aczkolwiek nadal za niego nie płacę. Minęły 3 lata, ja nadal mam Spotify Premium, tylko że tym razem już za niego płacę. Podtrzymajmy tradycję i zacznijmy tego vlogmaska jak w 2018 roku, czyli piosenka na dzisiaj, świąteczna, moja playlista, zapraszam. Okej, okay, wesoło. Ja, pozytywnie. Dzień dobry, moi drodzy, witam was serdecznie w pierwszym vlogmasie 2021. Ja nie mogę uwierzyć, że to już jest 5. rok, kiedy ja nagrywam vlogmasy. Także to jest coś niesamowitego, mamy godzinę 10:30, ja już po zajęciach wstałam. Jestem w trakcie oglądania świątecznego filmu, bo powiem wam, że w ogóle mam taką świąteczną koszuleczkę już na sobie, ale nie czuję jeszcze tak bardzo vibe-in. Nie czuję jeszcze takiego wielkiego vibe'u świąt, także będziemy go razem budować oczywiście, bo o to chodzi w tych vlogmasach. Ja jestem ciekawa, co z tego otworu włosowego wyjdzie. Robiłam to na pasku od mojego szlafroczka, także jeżeli to wyjdzie, to w kolejnym vlogmasku pokażę wam, jak to zrobić. Wow! Jakie śliczne sprężyny! Teraz wyglądam jak ciotka Klotka na weselu cioci Justyny w 2005. Ale zaraz ogarniemy te włosy. Ogólnie rok temu było piękne słoneczko i tak się fajnie zaczynało, halo, jasność. I tak wygmaska, taki good vibes, a dzisiaj wstałam sprawdzając, czy przypadkiem nie przymokło mi całe łóżko, bo mam okres. Wiecie, ja mam nowe łóżko, nowy materac, także kupiłam sobie taki jakby pokrowiec, który można prać i zawsze jak mam okres, to go rozkładam i śpię na tym w razie czego, żeby nie załatwić po prostu krwią łóżka, no bo wtedy będą brzydkie brązowe plamy. Dzisiaj też wam pokazuję moją kuchnię i bardzo, bardzo się cieszę, ponieważ jest przepiękna, ja jestem zakochana. Zrobiłam też małe przemeblowanie i przesunęłam łóżko najbardziej do ściany i tą szafeczkę teraz jeżdżący taki stragan dałam tutaj, tylko teraz to wygląda dość średnio i po prostu muszę to pewnie sprzedać i sobie kupić tu jakąś białą taką szafeczkę, żeby te rzeczy nie były tak na wierzchu, bo mnie to denerwuje. Ale dobra, to jest teraz nam bardzo tutaj na rękę, ponieważ wszystko się mieści. Pokażę wam w ogóle, co tutaj mamy, na przykład jogurt wczorajszy, ale ważne, że produkt polski. Założę taką opaskę chwilowo, żeby te włosy mi tak bardzo nie przeszkadzały tutaj przy twarzy. Potem je ogarniemy. Teraz idziemy. Ja pierniczę. To Wielkanoc i święta, moi drodzy. Moi drodzy, moja kuchnia. Ale zaświecimy tutaj światło, żeby pięknie wam ją pokazać. Tadam! Fajnie? Fajnie jest! Fajnie jest! Proszę bardzo, moja kuchnia w pełnej okazałości. Tylko ta lodówka. Kupiłam taką lodówkę, ponieważ uparłam się, że chcę to na wodę. I tak tego nie używam, a ta lodówka nie wygląda zbyt ładnie, także będę ją pewnie sprzedawała, kupię nową i zrobię podzabudowę. Bardzo mi się podoba ta kuchnia, wyszła tak jak chciałam, czyli piękne fronty. Marmurek sama wybierałam i złote klamki, no bo wiecie, no tu w tym domu się powodzi, tak? I mamy złote klamki. Niby się powodzi, a tak wygląda sytuacja sztućcowa. Powiem wam, że o te uchwyty tak walczyłam, ponieważ jak mogliśmy już zauważyć, od jakiegoś czasu są wielkie braki, wielu, wielu sklepów. Zwłaszcza w Ikei to widać. Także jeździłam po prostu za każdym razem, jak tylko mi przychodziło powiadomienie, że na przykład pojawił się jeden uchwyt, to ja jadę przez tą Warszawę, żeby kupić ten jeden walony uchwyt. No i tak zebrałam wszystkie, także już mogliśmy je zamontować, dokończyliśmy kuchnię, jestem zadowolona. Także pięknie będziemy mogli sobie gotować. Mam pomysły co, także obrót, ślicznie leżeć. Proszę, jedzonko smacznego. A to moja jeszcze poranna rutyna. Wczoraj byłam z Bibolem u weterynarza i dostała jakiś syropek na 4 dni, także musimy jej go dać ładnie. Ja jestem naprawdę jak matka z dzieckiem. Bibusia, syropek musimy, tak? No musimy syropek, tak. No nie jest dobry, nie jest. No chodź, dasz radę. No chodź spróbować. Make
making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday, it's a chance to start over new. 'Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. To ja, moi drodzy, okres i oglądanie filmów na smutnej scence. Kończy się malować. Czerwone usta to klasyk. Zastanawiam się, czy ubrać to samo ubranie co rok temu podczas pierwszego vlogmasa. Myślę, że tak, że podtrzymamy tradycję. Dobra, wiecie co? Rozładował mi się aparat i przez ten czas stwierdziłam, że a sobie coś tam nagram na TikToka, porobię zdjęcia. No i takim cudem mamy tutaj bałagan, ale dodałam fotkę na Instagrama, zapraszam na Instagrama, ale to tam pewnie i tak wpadniecie, bo zaraz opowiadam to z tymi vlogmasami wszystko, także już idę się przebierać. Uwaga, wielkie świąteczne przejście. 3, 2, 1, woo! Co? Pewnie myśleliście, że w tym roku zapomnę o niej. Nie ma opcji. Chcę nagrać taki sam moment jak rok temu. Dobrze, moi drodzy, jestem w swoim klasycznym vlogmasowym ubranku, także zaczynamy, gadamy. Moi drodzy, co to jest vlogmas, jakby ktoś nie wiedział, ktoś wszedł tutaj, o co chodzi tym wszystkim ludziom nagle? Ja to, moi drodzy, nazywam kalendarz adwentowy, taki YouTube'owy, czyli codziennie dodaję vloga. To znaczy chciałabym codziennie. Po prostu z takiego mojego normalnego życia. Vlog, po prostu, tak? Tylko taki bardziej świąteczny. Muzyczka będzie świąteczna, choineczka, ozdoby, stroje, żeby po prostu przedłużyć ten okres świąteczny, bo moim zdaniem te święta bardzo szybko mijają, ja to bardzo często właśnie powtarzam i ja właśnie za to uwielbiam vlogmasy, że można tak przedłużyć ten świąteczny vibe, bo tak naprawdę wiecie, wszyscy się przygotowują już od dawna, od wakacji w sklepach możecie kupić jakieś świąteczne rzeczy i tak naprawdę wracamy, nie wiem, do domu rodzinnego, no i święta i po świętach i tyle mija, nie? A tak to przez miesiąc będziemy próbować się wczuć, żeby to trwało dłużej, jak za dzieciaka nam się to wydawało. No i takie oto świąteczne filmy w grudniu planuję wstawiać codziennie o godzinie 16. Myślę, że tak, ponieważ teraz już macie szkołę. Na razie, zobaczymy co tam będzie. Jak nie będzie szkoły, to dodamy szybciej. Także zobaczymy co nam ten miesiąc przygotuje. Mam nadzieję, że będzie fajnie, będzie ciekawie i będzie wam się fajnie oglądało. Tutaj bardzo ważni jesteście wy, to raczej wiecie, ponieważ wasza aktywność tutaj jest naprawdę top. Ponieważ ja w tamtym roku pamiętam, że pod vlogmasem miałam chyba 800 komentarzy. Ja dosłownie byłam wzruszona kolejnego dnia i gdy wiecie, wstałam, żeby nagrywać tego drugiego vlogmasa i to zobaczyłam sobie, myślę, ja pierniczę, zapierniczam. Tak, ty dajesz mi ogromną motywację, także ja naprawdę będę bardzo, bardzo wdzięczna za każdą łapkę w górę. Każdą. Za komentarz. To może być nawet głupia choinka emotki. Choinki wcale nie są głupie, więc nie głupia. Dawaj tą emotkę choinki w komentarz. Ja już wam mówię, jak to, moi drodzy, wygląda. Ja wstaję rano, jeszcze kończę tam montować, dodaję film, no i nagrywam. Siadam w nocy i do 4 rano montuję. I to spać na kilka godzin i to tak wygląda, także... Jest super, już się nie mogę doczekać, jak to będzie wyglądało. Także wy tutaj jesteście naprawdę kluczowi. Jeżeli chodzi o was, to moją tradycją od zawsze na vlogmasach było to, że na koniec vlogmasu będziecie wy, bierzecie udział wy. Dla osób, które totalnie nie ogarniają, to po prostu na końcu vlogmaska będzie taka muzyczka i będzie na przykład 30-40 waszych pięknych twarzyczek dla moich widzów, którzy tworzą razem ze mną vlogmaski. I jak można się znaleźć na tym vlogu? Także ja na moim Instagramie
zapraszam na Instagrama, bo tam o wszystkim informuję i tak dalej, wiecie. Ja się śmieję, ale to jest serio najlepsza aplikacja do kontaktu, gdzie mogę być z wami na bieżąco. I tam właśnie przy montażu nagle dodam Instastory, że czekam na wasze zdjęcia. I to będzie z 2 minuty wisiało. No i kto zdąży, ten zdąży. Po prostu zapisuję pierwsze zdjęcia od was. No i się pojawiacie we Vlogmasku. I za każdym razem to będą inne osoby, także trochę tych osób będzie miało wielką szansę pojawić się w tym mofunigowym vlogmasku. I ostatnia kwestia, czyli świąteczne upominki dla was. W tym roku będzie to funkcjonowało tak, że na przykład będę w sklepie, zobaczę jakąś kartkę i sobie myślę: o matko, jaka świetna kartka, idealna dla mojej widzki, dla mojego widza. I będę robiła tak, że wchodzę pod ostatni vlogmas, jaki jest dostępny na kanale, sprawdzam wasze komentarze, losuję jedną osobę, skontaktuję się z wami, poproszę o maila albo Instagrama, podacie mi wasz adres. No i wysyłam wam przesyłeczkę. Także bądźcie aktywni, bo tak właśnie można coś zdobyć. Albo na Instagramie będę robiła tak, że udostępnię na przykład Instastory i się was pytam o coś, co miało miejsce we Vlogmasie. No bo jak oglądacie, no to wiecie, a na Instagramie też mi się najlepiej was szuka. Także Instagram i YouTube to są ważne rzeczy. Ja już kończę, bo jestem strasznie spocona, krew mi się... Idę jeść i myślę, że sobie dzisiaj zjemy coś strasznie szybkiego, bo już mi głowa po prostu boli, już siły nie mam, wiążę te włosy. Pierogi, bo świątecznie idziemy robić pierogi. Strasznie mi boli głowa, także musimy już coś zjeść i muszę to zmyć, bo przecież jak ja będę jadła pierogi, to matka i córka. Chyba bym bardziej zjadła mrożoną pizzę. Tak, dawno nie do mrożonej pizzy, mam Giuseppe, tu taką salami, coś to moja ulubiona. Tutaj zagląda, po jedzonko zaglądać, no już się robi, zaraz będzie, tak. Leżeć. Pięknie i czekamy. Dostałam pierwszą pomoc dla moich włosów. Czy ktoś mi sugeruje, że moje włosy... Tak, w sumie moje włosy potrzebują pomocy. One się wydają fajne. Jakby jak je fajnie wymyję, naolejkuję, to są spoko. Moje włosy bardzo się poniszczyły przez wakacje, także potrzebują odżywiania, ale już się umówiłam, także zabiorę was na odżywianie i jeszcze potrzebuję sobie zrobić kolor, bo ja mam w ogóle tak już ciemne, to są dla mnie ciemne włosy w porównaniu do takich, jakie na przykład miałam rok temu. Rok temu w ogóle na vlogmaskach robiłam różowe włosy. A w tym roku czekam na wolne miejsce, więc kolor nie wiem kiedy zrobię. Chciałabym zrobić jeszcze w tym roku, jeszcze na vlogmaskach, ale to wszystko zależy od miejsc. Bo jak jeszcze nie jesteście gdzieś umówieni, na przykład na paznokcie świąteczne czy coś, to zróbcie to. To już jest naprawdę czas totalnie najwyższy. Jezu, jaka jestem szczęśliwa. Jaka jestem szczęśliwa. Trzymaj, gryź, ząbki nam rosną, tak? No jaka super zabawka. A tu, moi drodzy, rozłożyłam dywan wczoraj i jak widać to już jest plama, bo wycierałam siusie. Czy tu są nowe siusie? Bibi! Nie no, jakby wiecie co, ten dywan i tak już przeszedł remonty i tak dalej, on się tutaj zwinięty kurzył. Więc i tego będę dawała do prania chemicznego, więc stwierdziłam, że to posłuży już jako na razie kubeta. W sensie próbuję ją oduczyć, żeby nie sikała na dywany. Więc zobaczymy. To nasze wyzwanie do końca vlogmaska, Bibi. Nauczysz się nieść się te dywaniki? Nauczymy, co nie? Piątka? Zgoda. Ale ładnie pachnie. Jezu, jakie dawno nie jadłam mrożonej pizzy, no. Dobra, zostało nam 10 minut, także mamy 10 minut na posprzątanie. Idealnie, nie ma co marnować czasu, bo nie mamy czasu, bo zaraz będę montowała do 5 rano. Jak macie długie paznokcie, to nie musicie brać żadnych narzędzi, tylko posłużyć się paznokciami. Cudowna sprawa. Bibuja, co to jest? Śnieg? Ja powiem wam, że nie wiedziałam, że jest tyle śniegu w sumie. Naprawdę ładnie, w sensie fajnie gdyby było słoneczko, bo to taki good vibes. Ale są vlogmasy, także śnieg jest akceptowalny. Gdy nie pada deszcz, a śnieg sam spoko, klimatycznie. Jeżeli śnieg będzie na święta, to będą najpiękniejsze święta. Przejdziemy jeszcze do kalendarzy adwentowych. Pokażę wam, jakie mamy w tym roku. Idźmy po kolei, jak tutaj mam. Pierwszy to jest, moi drodzy, Neonail. Mamy tutaj rzeczy do pazurków, różne akcesoria. Jestem bardzo ciekawa. Nie miałam jeszcze kalendarza z rzeczami do paznokci. Ja też ogólnie już powoli kolekcjonuję prezenty na święta, także znalazłam różne fajne rzeczy, ale to wam będę pokazywała w kolejnych vlogmaskach. Kolejny kosmetyczny jest The Body Shop. Nigdy nie miałam od nich kalendarza, nigdy nie miałam nawet żadnego produktu od nich.
No, także jestem mega ciekawa. Mamy biżuterię. Pamiętacie, jak rok temu miałam kalendarz Steigera z takimi pierścionkami? One były przecudowne. W tym roku jeszcze nie miałam kiedy pójść do Steigera, bo teraz miałam mocno zabiegany czas, ale przejdziemy się może jutro. Ale tu mamy taki Sinseya ze złotą biżuterią, także ja jestem totalnie fanką złota. I tutaj jest drugi kalendarz kosmetyczny. On jest z Douglasa z takimi rzeczami Home Spa. I ostatni na ten moment to oczywiście czekoladki. To jest najlepszy kalendarz. Musimy go otworzyć z folii. Jeden jest z Ikea. Z Ikea. To jest genialne, ponieważ on kosztował 30 zł, a w środku są dwie karty rabatowe o wysokości 30 zł. Plus jeszcze czekoladki. Także zapłaciłam 30 i dostanę 30 plus czekoladki. To był naprawdę interes życia. Miałam kupować jeszcze kalendarz adwentowy dla Bibi, ale ona nie może jej rzeczy z kurczaka i tak dalej. Jak sprawdzałam na składy tych kalendarzy, tam było bardzo dużo rzeczy. Miałam robić też sama dla niej kalendarz, ale z kolei teraz ma stricte swoją dietkę, którą musi jeść, także z niczym nie poszaleje, także ona sobie poczeka na za rok. Ej, dobra, bo ja zapomniałam jeszcze poruszyć jednego tematu, a to jest bardzo ważna sprawa, a mianowicie intro! Jak wam się podoba moje intro? W sensie, ja tutaj muszę sama powiedzieć, że ja naprawdę nie miałam już żadnej piosenki, którą mogłabym wykorzystać. Ja już przez 4 lata wykorzystałam wszystkie moje piosenki z biblioteki, które mają taki, że się nadają do intro. I powiem wam, że i tak miałam bardzo mało czasu w ogóle na przygotowanie vlogmasowe. Nie mam ani jednego filmu na zapas, nic z tych rzeczy. Także i tak się cieszę, że powstało to intro w takim stylu jak zawsze. Zmieniłam tylko styl, ponieważ nie nadałam nowej piosenki, jak to robiłam co roku, a stwierdziłam, że po prostu zrobimy odwzorowanie mojej takiej ulubionej świątecznej scenki. Także możecie zgadnąć, z jakiego filmu pochodzi ta scenka, ponieważ ja uwielbiam i to jest coś, co mi się kojarzy właśnie ze świętami, dlatego stwierdziłam, że zrobimy coś w ten deseń i naprawdę zadbałam tam o szczegóły, także mam nadzieję, że wam się podoba. Co to za zbliżenie mi się robi, what the fuck? Przejdźmy może do nowości, które zamówiłam. Powiem wam, że coś mi w tym roku odbiło, w sumie jak ta kuchnia została zrobiona, to mi się tak kojarzy z takimi amerykańskimi, klasycznymi świętami. Ja nie wiem czemu. I dlatego też coraz bardziej mi się zaczęły podobać ozdoby takie zielone, czerwone, takie tradycyjne święta jak z filmu. Tak. Nie mam pojęcia skąd rok temu wszystko było różowe, delikatne, brokatowe, złote. A w tym roku będzie chyba czerwień i zieleń, co jest w ogóle naprawdę. No ja bym nie sądziła, że moja osoba wpadnie, żeby tak dekorować, ale bardzo mi się podoba ten klimat. Na nagraniach myślę też będzie tak fajniusio. Także zamówiłam takie poduszki. One są na te krzesła. Je przymierzyłam jako jedyne i powiem wam, że średnio pasują, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zamówiłam ścierki, żeby ładnie sobie tutaj dać na piekarnik, żeby był klimacik, jak będziemy gotować w tle. Spoko, nie będę wam podawać cen, bo to wszystko kupowałam i tak po rabacie w nie takich cenach. Do tego zamówiłam fartuszek do gotowania, coś co nam się na pewno przyda i to mi się kojarzy totalnie. Taka tarta, pierogi, pierniczki. I największa rzecz to jest koc, taki cieplutki, wszystko w ten sam wzór. Jeszcze nie wiem, czy pójdzie właśnie do sypialni, chyba do sypialni. Wszystko zobaczymy, jak będzie wyglądać, bo nawet tego nie otwierałam, także lecimy. Tutaj dziękujemy. To będzie do wycierania, a to będą jako ozdoba. Nie no, myślę, że będzie pasowały tutaj do świątecznych ozdób. Powiem wam, że te krzesła tutaj w ogóle nie miały być, bo tutaj nie ma zrobionego barku, co nie? Ale powiem wam, że zostały tak zakończone normalnie meble i stwierdziłam, że a kupię krzesło i zobaczę, jak się tutaj będzie siedziało i jadło. Ja jestem na przykład mała, ale też zawsze siedzę jakoś bokiem, po turecku i powiem wam, że spoko, ale mój tata tak samo siedzi, jest większy i normalnie da radę, także stwierdziłam, a kupię te krzesła i niech sobie tutaj tak stoją. Na razie spoko. No jakoś to ma taką, moi drodzy, no pozaciągane w wielu miejscach. No, taka lipna jakoś, lipna. Tutaj mam karton z ozdobami choinkowymi, o ile dobrze pamiętam. Sama muszę zobaczyć, co tutaj miałam. Okej, okay, świadełka, dwie pary mam. Głównie różowe bombeczki białe. O, i moja bombeczka wina. O, właśnie, trzeba pójść do Steigera i zobaczyć, jakie w tym roku, czy dodali jakieś fajne, nowe. Mam frytki, mam watę cukrową też. No dobra, czyli według mojej wizji musimy dokupić jeszcze jakieś takie bombki na choinkę.
właśnie czerwony, a najlepiej jakbyśmy znaleźli w taki wzór. Jeżeli gdzieś widzieliście, to dawajcie znać, w taką właśnie kratę zielono-czerwoną, ale powiem wam, że jak tutaj się patrzę na moją kuchnię, to wygląda zajebiście. W Action kupiłam taką gwiazdę, ponieważ chcę ją dać na moje różowe drzwi. Myślę, że to będzie fajnie wyglądało. Zaraz w sumie... O kurde, tylko czym ja ją przyczepię? Bo tam taśmę nakleić nie mogę, bo te drzwi są malowane. Tego już nie przemyślałam. I dokupiłam właśnie w sumie na choinkę takie czerwone kokardki w Action. Chyba jedna była za 3 zł, także Pepko miało tańsze ozdoby. Muszę się tam wybrać koniecznie. O, i kupiłam rok temu pieprzniczkę i solniczkę, chociaż ja pieprzu nie używam, to... Ja nie wiem, po co mi. Ale piękne, będą pasować. Zaraz je już dajemy tam na górę, także zostawiamy. O, shit, zapomniałam! To będzie już wiś tańczy, śpiewa, wszystko co błyszczące należy do mnie. Przepięknie. No proszę, no proszę. Skąd ja takie rzeczy mam? A pamiętam, kupowałam to z wami na Vlogmasie 17 albo 18, no. O nie, o nie, o nie. Moja piękna świeczuszka świąteczna, czerwona, została rozwalona. Kurde, rozwaliła się. Czyli dobrze, że teraz to zauważyłam, muszę uważać wpychając tam ręce, bo tam jest szkło w takim razie. Well, I'm all for Christmas. All the happy smiles and the wishes. And I want it all from the lights to the mistletoe. Wygląda to jak wystaw pani wszystko na bazarze, co masz. No niezbyt. Dobra, ten kot powiem wam, że jest bardzo fajny, milutki, także będzie super, żeby tutaj się obkryć i wiecie, do oglądania filmów na wieczorki, ale myślę, że tak na razie będzie na moim łóżku, będzie lepiej wyglądał, zaraz go tam zaniosę. To się prezentuje tak, tutaj jeszcze zrobiłam na razie taki talerzyk z czym tam mam i myślę, że ten wzór bardzo fajnie tutaj pasuje. Mi się bardzo podoba ta kuchnia teraz, w takim świątecznym stylu. Dobra, ostatni krok to kalendarze. Wiecie, to jest w ogóle inna kolejność, ten Vlogmas jest taki totalnie pierwszy, więc będziemy starać się robić kalendarze na początku, żeby to szybko, wiecie, ogarnąć. Neonail, moi drodzy, jedyneczkę mamy tutaj. O, jest to, moi drodzy, lakier hybrydowy. Zobaczmy. U, jaki ładny fioletowy, bo ja chcę sobie zrobić ogólnie na stopach. Ej, bardzo ładny. Super, jestem zadowolona. Douglas, tutaj mamy jedyneczkę. I co to jest? O kurde. Douglas to się nie popisał, bardzo trudno było dostać ten produkt. A jest to, moi drodzy, skrab do ciała. Także spoko. Ładnie pachnie. Dobra, a teraz Sinsay, którego jestem ciekawa, ze złotą biżuterią. Tutaj widzę, że jest jedyneczka. Ej, to miała być złota. A dobra, przepraszam. Kurde. Ej, patrzcie, są przepiękne. Ja je jutro ubieram. Są bardzo podobne do tych serduszek i uwaga, zgubiłam jedno serduszko. Teraz The Body. Tutaj mamy jedyneczkę, także już otwieram. O, jest to krem do rąk, moi drodzy. Truskawkowy. Ja bardzo dużo słyszałam dobrych opinii na punkcie tej firmy, właśnie jej produktów, także jestem bardzo ciekawa. W tej chwili mam krem do rąk, także chwilkę poczeka, ale na zimę szybko schodzą, bo rączki się robią suche. I mój piękny ostatni kalendarz jest z IKEA i tu mamy pralinki. Także tu musimy zrobić test smaku. Oby tylko nie była kawowa, ani jakaś taka... Dobra, po prostu beznadziejnie jakaś biała czekolada, coś tam... Nie wiem. Dobra! Dobra, to była ta waniliowa. Ej serio, jestem zadowolona z każdego produktu. Totalnie. Super. Dobrze, moi drodzy, ja się z wami żegnam pierwszego dnia. Jeszcze sobie zrobię kolację, montaż, zmyję się i tak dalej, ale już nie będziemy tego wszystkiego pokazywać. Już mam wrażenie, że ten vlog jest długi, ale nie mam pojęcia. Dopiero przy montażu się dowiem, ile to wszystko będzie trwało. Dziękuję bardzo, że ze mną jesteście, że mnie oglądacie. Zachęcam do aktywności raz jeszcze i na Instagrama, i tutaj w komentarzach, bo może jakieś losowanie na dniach nagród się pojawi. A i teraz wasze zdjęcia! O matko, zapomniałam! Teraz moje wspaniałe... Piękne twarze w pierwszym Vlogmasie 2021. Go!